Zostań królową w 5 sekund z naszymi urodowymi hakami. Skóra pod oczami wygląda na zmęczoną, miętowe płatki pod oczy pomogą. Dodaj 4 łyżki ciepłej wody do łyżki żelatyny. Podgrzewaj przez 20 sekund. Dodaj kilka kropli olejku miętowego i wlej do silikonowej formy. Niech stwardnieje. Połóż na wierzchu liście mięty i przykryj kolejną warstwą rozpuszczonej żelatyny. Kiedy galaretka zgęstnieje, wyjmij je z formy. Wytnij płatki pod oczy według wzoru. Włóż płatki do słoiczka. Nałóż płatki i rozkoszuj się miętowym relaksem. Uwielbiam jasny makijaż, a Sylwia ma piękne kocie oczy. Jak to zrobiłaś? Oto mój kolorowy eyeliner. Włóż kolorowy cień do oczu do pudełka na szkła kontaktowe. Dodaj podkład. Dobrze wymieszaj. Dodaj krople balsamu do twarzy. Wymieszaj i ściśnij patyczkiem higienicznym. Nałóż produkt na pędzel i narysuj ładną, wygiętą kreskę. Poczujesz się tak jasna, jak wyglądasz. Zalotka przyda się też do paznokci. Można nią łatwo zrobić francuski manikir. Ściśnij paznokieć zalotką tak, żeby wystawał brzeg. I ostrożnie namaluj łuk białym lakierem do paznokci. Wow, to takie szybkie! Ale znam też inną technikę, żeby bardzo szybko zrobić francuski manikier. Nałóż biały lakier na brzeg dłoni i ostrożnie przesuń po brzegu paznokcia. Zostawi ładny pasek. Niesamowita szybkość i efekt. Ja też chcę szybki i jasny wzór na paznokciach. Proszę. No dobrze, przypadkiem mam paletę na palcu. Nałóż krople różnych lakierów na duży, pusty pierścień. Użyj go jako palety. Namaluj wzór na paznokciach cienkim pędzlem. Rozalka jest prawdziwą artystką od paznokci. Chwila, co się stało z moimi skórkami? Są suche i bez życia. Olejek do skórek pomoże Ci. Włóż suche kwiaty do specjalnej fiolki z pędzelkiem. Wlej olej z pestek winogron. Dodaj kilka kropli olejku lawendowego. Nałóż kwiatowy olejek na skórki i daj mu wsiąknąć. Wracają do życia na moich oczach. Twoje brwi się buntują? Domowy żel pomoże. Dodaj 60 ml ciepłej wody do pół łyżki agaru. Wymieszaj. Dodaj 6 kropli oleju z pestek winogron. Wlej do czystej buteleczki po żelu do brwi. Włóż ściągaczkę. Załóż zakrętkę ze szczoteczką. Poczekaj pół godziny, aż żel zgęstnieje. Stylizacja żelem i posłuszne brwi wracają. Popsułaś kreskę na oku? Zmień błąd w kreatywny make-up. Namaluj przerywaną linię na powiece, zaczynając od przypadkowej kropki.
Dodaj dużą kropkę w wewnętrznym kąciku oka. Zmień linię w małe trójkąty. Użyj odcieni pomarańczu na drugim oku. Namaluj skrzydła na dolnej powiece i dodaj trójkąt w wewnętrznym kąciku. Dodaj czarne akcenty. Wyszło wspaniale! Nikt nie zgadnie, jak się zaczęło od błędu. Sylwii też się podoba geometryczny wzór. Narysuj ładną, wygiętą linię. I zanurz zakrętkę w jasnym, kremowym cieniu. Zrób odcisk na zewnętrznym kąciku. Niesamowite! Ojejku, mój przyszły chłopak dzwoni! Randka? Teraz? Co możemy zrobić? Pomożemy ci! Oj, spójrzcie na moje zęby! Potrzebują natychmiastowego wybielenia! Zmiel truskawki w blenderze. Wlej pire do pojemnika. Dodaj sodę do pieczenia. Wymieszaj. Nałóż truskawkową miksturę na szczoteczkę do zębów. Umyj nią zęby. Wypłucz wodą. Teraz twój uśmiech jaśnieje jak ty. Nasze specjalistki od makijażu wzięły sprawy w swoje ręce. Hej, dlaczego stworzysz zalotkę? Dla lepszego efektu. Podgrzej zalotkę suszarką, przyłóż do ręki, żeby sprawdzić temperaturę i się nie oparzyć. Zakręć rzęsy. Ciepła zalotka lepiej działa. Na randce nawet obojczyki muszą błyszczeć. Nałóż wazeliny na obojczyki. Posyp je brokatem do makijażu. Wow, ten efekt jest niesamowity! Obojczyki są takie błyszczące. Teraz zróbmy makijaż. Namaluj koronę na kości brwiowej. Użyj cienia do powiek. I nałóż błyszczący cień na powieki. Tak się cieszę na pierwszą randkę. Moje rajstopy się ześlizgują. Muszę je poprawić. Fontanna pomoże. Podciąganie rajstop mokrymi rękoma jest dużo łatwiejsze. Kredki nadają się nie tylko do malowania na papierze. Rozalka zna trik, który umożliwi szybkie stworzenie body artu. Włóż kredki do wody na minutę. Kiedy zmiękną, możesz malować nimi po skórze. Rozalka maluje swoją rękę zwykłą kredką. Oto szybki i piękny tatuaż. Wow, możesz zrobić taki rysunek jako makijaż? Spróbujmy. Namaluj kolorowe przejście pod brwią. Podkreśl dolną powiekę. Ten makijaż wygląda jak tęcza. Błyszczyk może być nie tylko do ust. Nałóż go na górną powiekę, żeby stworzyć błyszczący, wilgotny efekt. A róże na ustach dopełnią efektu. Użyj kleju do rzęs, żeby przykleić kwiaty do ust.
jestem gotowa na sesję zdjęciową. Wyciste całusy dla wszystkich. Podobały Ci się nasze urodowe haki? Napisz w komentarzu, jaki sekret urody znasz. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych użytecznych trików od Trum Trum.